glad we came back here. I feel you. The place is beautiful. Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro przywitał nas trailer, to już doskonale wiemy, jaki przegląd zwyciężył w naszym głosowaniu, czyli dzisiaj czeka nas przegląd spółek gamingowych, a przed chwilą oglądaliśmy zwiastun Green Hell, ale w wersji na VR, bo przygotowuje go port Incuvo. Oczywiście Green jest ze stajni Creepy Jara, tak więc dosyć ciekawa produkcja. Dzięki za podesłanie trailera, bo to jest trailer zgłoszony przez jednego z naszych widzów. Jak również chciałbyś zgłosić jakiś trailer, który mógłbym umieścić na początku na naszym kolejnym ewentualnie spotkaniu, to zapraszam, byś uczynił takie zgłoszenie w komentarzu i przejdźmy. Popatrzmy na to nasze głosowanie, na kartę społeczność. Jak finalnie się zakończyło, mamy 242 oddane głosy i gaming zwyciężył 34% oddanych głosów. Potem mieliśmy spółki ZWiK Górnictwo, 7% tylko spółki ZWiK Energia, 14%, spółki ZWiK 20-20 i zostawić OZE 24%, czyli za tydzień. W niedzielę zobaczymy sobie OZE, a w poniedziałkowej ankiecie również podrzucę gaming. Być może będziemy mieć jakąś kontynuację, bo będziemy zastępować banki. Tak więc tutaj również Cię serdecznie już w poniedziałek zapraszam na naszą kolejną ankietę. A teraz skupmy się na gamingu i zobaczmy, co ciekawego dzisiaj zobaczymy. Przede wszystkim podsumujemy sobie piątek. Zobaczymy, czy gaming cały czas jest w uśpieniu i w marazmie, czy też nie. Tu będą najważniejsze wyniki portfeli, czyli w ujęciu tygodniowym, jak i również w ujęciu od początku roku. Zerkniemy sobie, jak to tak naprawdę ciekawie wygląda. I nawet zderzymy to z portfelem bankowym, który być może wczoraj nawet widziałeś i zobaczymy, gdzie ten kapitał mógł między innymi migrować właśnie z gamingu, bo tam zupełnie inne dwa światy i inne wyniki. I zobaczymy również kilka spółek, które przygotowałem na nasze dzisiejsze spotkanie, tak więc nie przedłużając, od razu startujmy z konkretami. Podsumujmy piątkową sesję, popatrzmy, mamy tutaj już prawie 70 spółek i wiemy, że jeszcze lista debiutantów w tym roku, którzy chcą wejść na GPW, jest długa. Zobaczymy, ile spółek finalnie na parkiet dostanie się, bo wiemy, że te procedury są długotrwałe, no ale czas pokaże, jak zakończymy ten rok, czy będziemy mieć 90, 80, też 100, ile finalnie ich będzie. Jedno jest pewne, jest to najliczniej reprezentowana branża na naszej giełdzie. I potem mamy Gameevo, od niego zacznijmy. 9,5% wzrostu, 161 tysięcy obrotu, RTP 8,29% wzrostu, Incuvo 6,5%, Boombit 6,36%, Neurone piąteczkę na skromnym obrocie, Klabater 4 i tak naprawdę to jest ten trzon. Ten trzon, który jak widzimy tworzą tutaj bardzo duże ilości tych spółek gamingowych, czyli jednym słowem cały czas gaming w uśpieniu. Czeka na swoje ponowne 5 minut, a jakie to 5 minut było kiedyś, to również pokażemy później na wynikach portfela historycznego. Sherry 3,19 to była, no już teraz, Steam Fabric 7% w dół, to była największa korekta właśnie na piątkowej sesji, Shockwork 4,33 na minusie, Atomic Jelly 3,79, Artifex 3,33 na minusie, to są te największe korekty. Liderzy obrotu CD Projekt 114 milionów i 1,42 w korekcie, potem mamy TS Games 6 milionów 900 i 3% w korekcie, 5 milionów 800 Playway 79 centy w korekcie, PCF, 4 bańki obrotu, 11bit, 3,5, Huge, bańka 800 i Boombit, bańka 100. Sam indeks w korekcie, który rozgrywał kontrakty shorty w grze, 2,18 na minusie, 22 438 punktów to wynik indeksu. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, tutaj najwięcej trzeba zapłacić za jedną akcję Creepy Jara, czyli 870 zł. 11bit 486 zł za jedną akcję, Playway 477,20, TS Games 444 zł. No i potem, jak widzimy, już mamy totalny rozstrzał cenowy, niesamowitą wręcz rozpiętość, tak więc w zależności od tego, czym się kierujesz, dobierając spółki do swojego portfela, no to masz w czym wybierać i jest to nie rada, orzech do zgryzienia. A im więcej tych spółek będzie, tym trudniejsze zadanie to również będzie, jeżeli chodzi o wyłuskanie czegoś ciekawszego do swojego portfela. MG Games tutaj najmniej kosztuje za jedną akcję, bo mamy
prawie 19 groszy, DTX prawie 29 groszy, RTP prawie 38 groszy, czy Punk Pirat 63 groszy, 76 groszy, 3R Games. Czyli tak to właśnie w tym momencie wygląda, jeśli chodzi o podsumowanie piątkowej sesji i przejdźmy sobie teraz już do naszych pierwszych zestawień. Zobaczmy, jak to ciekawie wygląda, jeśli chodzi o VIG Games, bo od niego zaczniemy, a skoro od niego zaczniemy, to warto przede wszystkim wiedzieć, szczególnie jak rozgrywasz kontrakty, które spółki go współtworzą, bo widzimy, że jest to 5 tych spółek. Jest to 11bit, CD Projekt, CA Games, Playway i TS Games i ten torcik obrazuje tutaj udział właśnie w tym poszczególnym indeksie, tak więc wiemy, kto szarpie za sznurki, jeżeli chodzi o wynik, który obserwujemy przez pryzmat indeksu i na pewno warto to wiedzieć. Mam nadzieję, że giełda kiedyś dokona rewizji tego indeksu i będziemy mieć tutaj dużo większą ilość tych spółek, no bo jest ich bardzo mało i zbyt podatne one są na tutaj jakieś zmienność na pojedynczych spółkach. I od razu zerknijmy sobie na wyniki debiutantów, bo tutaj mamy specjalnie te portfele rozdzielone, żeby nam nie zaburzały wyników już spółek, które są z nami od ubiegłego roku. I zobaczmy sobie w tym momencie, jeżeli chodzi o wyniki z tego tygodnia, to IMI trzyma 5,69 na plusie, Simterac 4,35, Unilab 3,60, potem mamy Drago 3,50, 2,20 Call to Play, Inkowa 86% na plusie i Huge w korekcie 1,73 czy Atomic Jelly 7,32. W ujęciu portfelowym mamy wynik na plusie 1,40, czyli można powiedzieć, że debiutanci zaliczyli jakieś odbicie, no ale zobaczymy, jak pozostałe spółki na kolejnych wynikach. Jeżeli chodzi od początku, od pierwszego dnia debiutu, to widzimy, że Drago tu jest na prowadzeniu, ma 17%, ponad prawie 18% wzrostu, Unilab 7%, Inkowo 3,98 i pozostałe spółki są na minusach, czyli debiuty, jak widzimy, cały czas gdzieś tutaj te spółki, które pojawiły się na naszym parkiecie, są pod presją podaży. Atomic Jelly najmocniej obrywa 37%, Call to Play 23%, czy na przykład Simterac 21%. W ujęciu portfelowym, jeżeli popatrzymy sobie na ten wynik, daje on w tym momencie minus 10,82, jeżeli byśmy mieli te wszystkie spółki debiutantów właśnie w portfelu, tak więc można powiedzieć, że pomimo tego, że coś na tym tygodniu wykręcili, no to w ujęciu jeszcze od początku jeszcze dużo pracy przed tymi spółkami gamingowymi. I przechodzimy teraz już na spokojnie do tego, co właśnie obserwujemy na indeksie, bo widzimy, że jesteśmy w dosyć ciekawym miejscu, jakby nie było, bo raz, że to wsparcie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, zostało przez rynek uszanowane i widzieliśmy jakąś reakcję, no ale oczywiście wiosnę taki ruch wzrostowy nie czyni, to jest tylko i wyłącznie ruch powrotny, przynajmniej jak dla mnie. Tutaj mamy strefę oporu, tak więc raczej nie zakładam, żebyśmy byli w tym okresie czasu, w którym jesteśmy obecnie, byli w stanie rozjechać z jakimś impetem ten poziom. Jeżeli rzeczywiście V Games chciałby kontynuować ewentualne odbicie, no to wiemy, że ewentualne podejście pod tą strefę może potem zakończyć się jakimś retestem i zobaczymy, czy ewentualnie na ten ciepły okres, ten okres takiej ochłody na rynkach, będziemy widzieć jakieś ukiszenie w tej strefie, to też by było zdrowe na VIG Games, czy jednak po reteście opadniemy niżej i będziemy chcieli testować nawet te poziomy dołka z czasów zejścia na szkodniku, no bo to byłyby naprawdę bardzo ciekawe poziomy dla tych topowych spółek, które nam tworzą właśnie VIG Games. Tak więc tak to wygląda w tym momencie. Pierwsze odreagowanie, pierwsze odbicie, ruch powrotny i nic więcej jak dla mnie. Dopiero po przebiciu tej strefy, po reteście, potwierdzeniu, że ja tutaj podaży, to wtedy dopiero możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście VIG Games zaczyna się uskrzydlać. I zaczynamy sobie od Bloober. Bloober, którego ostatnio nam zabrakło, ale oczywiście mieszam tymi spółkami, tak więc co tydzień, jeżeli będziemy się spotykać na gamingu, czy też co dwa tygodnie, to będę oczywiście tutaj zamieniał te spółki, tak żebyśmy zobaczyli ich więcej, bo mamy ich naprawdę bardzo dużo, prawie 70, no to jest olbrzymia ilość spółek. Pozostałe spółki zapraszam Cię na przegląd sektorowy, czyli to jest 20 spotkań w miesiącu, ponad 200 walorów, które obserwujemy, a linki masz bezpośrednio w komentarzu, czy też tutaj pod tą ikoną, tak więc tam Cię również zapraszam i jest na czym oko zawiesić. Tak więc startujmy sobie od Bloobera. Bloober mam na innej platformie. Popatrzmy sobie na TradingView. Link do TradingView również też masz w opisie. I cóż tutaj na Blueberze ciekawego widzimy? Bloober jest o tyle ciekawą spółką, że on utrzymuje tą wysoką sekwencję. I to jest bardzo ciekawe, bo widzimy, że jak sobie ktoś przejrzy te wszystkie spółki gamingowe, to tam mamy, no niektóre wyglądają tragicznie, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Niektórym udało się utrzymać tą wysoką sekwencję, ale w końcu tak ją przełamali. Czyli to jest jedna teraz z nielicznych spółek, która utrzymuje nam właśnie tą sekwencję na tych wyższych poziomach. I ona jest w dosyć ciekawych teraz miejscach. Widzimy również te poziomy wsparcia. To są okolice, jak dla mnie, przynajmniej 16 zł. Oczywiście przypominam, że oglądamy interwał tygodniowy, tak więc interesuje nasz średni termin. No i pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugeruj się, dokonaj własnej sensacji i własnej analizy. Tak więc tutaj widzimy w interwale tygodniowym, że mamy dosyć ciekawe ukiszenie. Raz, w płytkim rężu, a dwa, jak popatrzymy sobie w szerszej perspektywie, w tym długim terminie, to mamy piękne rozegranie
Patrzmy, jakie piękne rozegranie. Od bandy do bandy grali tutaj w szerokim range'u. Dosyć ciekawa taktyka pod rozegranie. Tutaj można było atakować na swingu bez problemu i sobie zgarnąć te parę, kilkanaście, kilkadziesiąt procencików z Bluebera. I w tym momencie mamy bardzo ciekawe miejsca. Bo jeżeli przełamiemy tą połówkę, no to wiemy, że tutaj mamy ograniczenia do rozjechania, żebyśmy przeatakowali 20 zł. Jeżeli to nastąpi, to to będzie dosyć kluczowy moment dla Bluebera pod kątem tego, że to jest jakby nie było miejsce oporowe, tak więc musimy sobie z nim poradzić. Jeżeli Blueber jest silny, no to potrzebujemy wolumenu, który rozjedzie ten poziom, a jeżeli tak, no to wtedy oczywiście atak na połówkę i atak na poprzednie szczyty może mieć miejsce. Czy to jest możliwe w tym okresie czasu? No właśnie, to sam sobie odpowiedz na to pytanie. Jeżeli odpadniemy za to dołem, no to wiemy, co nas powinno ewentualnie wspierać. Najważniejsze poziomy wsparcia to są okolice oczywiście, bo rynek to nie apteka, tak więc okolice tego poziomu 16 zł i oczywiście okolice tego poprzedniego zejścia, czyli 14 zł. Tak wyglądają ewentualne momenty wsparcia i warto wtedy oczywiście obserwować wolumeny, czy będzie jakieś uaktywnienie się kupujących, czy też nie. I wracamy i lecimy z pozostałymi spółkami. EC Games. Jeżeli chodzi o EC Games, to EC Games jest też w bardzo, popatrzmy, ciekawym momencie. Może troszkę przybliżymy, bo mamy tutaj bardzo płaskie ukiszenie się w range'u, pomimo tego, że rozpiętość procentowa jest naprawdę dosyć ciekawa. I popatrzmy, jak pięknie tutaj zrespektowali ten poziom. On już jest z nami od bardzo, bardzo dawna. Zresztą to widzimy, jak już zaznaczałem już na parę miesięcy temu, z tego co widzę. I on cały czas jest respektowany. O czym to świadczy? No, że EC Games nie ma tam takiej podaży, która chciałaby go zepchnąć niżej, poniżej 1,7, tak więc cały czas respektują ten poziom i ratują ile się da, żeby po prostu nie został on przełamany, bo to wiadomo może wywołać strach i spędzić EC Games jeszcze niżej. Jeżeli w tym momencie pokonamy połówkę, a pokonaliśmy ją i widzimy, że jesteśmy zamknięci powyżej 2 zł, no to praktycznie podeszli pod strefę zrzutu, czyli strefę oporu i na razie nie są w stanie jej przekonać. Czyli wiemy, o co gramy. Gramy o to, żeby ewentualnie, jeżeli EC Games chce nam pokazać siłę, co też by było troszkę dziwne w tym okresie czasu, ale jak najbardziej rynki są nieprzewidywalne i może się zdarzyć dużo ciekawych rzeczy, szczególnie jak przyjdą jakieś niespodziewane informacje ze świata, to dopiero będzie się działo, szczególnie bardziej w kontekście negatywnym oczywiście. Jeżeli chodzi o wybicie, no to wiadomo, że muszą rozjechać tą strefę oporową. Jak ją rozjadą, to dopiero wtedy zabawa na EC Games się zaczyna. Dopóki szanują tego range'a, no to nic więcej jak dla mnie tutaj nie zobaczymy, ale zamknięcie się poniżej 2 zł, to nawet może być rozgrywka z powrotem do testu tego poziomu wsparcia. One More. One More, czyli gwiazda, można powiedzieć, ubiegłego roku. No w tym już inaczej to wygląda. Widzimy, że też, popatrzmy, jak przepięknie nam zrespektowali ten poziom, który jest już z nami też od bardzo dawna. Jak pięknie go tutaj obronili. Czyli mamy taką typową rozgrywkę range'ową dla wszystkich, którzy kochają rozgrywać range, czyli to są bardzo płytkie, można powiedzieć, skalpowanie rynku. To widzimy, że ta obrona tutaj się powiodła. Mieliśmy dosyć ciekawe wybicie, no ale jak za dotknięciem niestety czarodziejskie różdżki, ten ruch nie miał szans powodzenia, no bo ten opór, który jest tutaj w okolicach 7,4, był na tyle istotny, że niestety widzimy to zniesienie tego wzrostu i praktycznie znów bawimy się w tych samych zakresach cenowych. Czyli zdajemy sobie sprawę, że jak puści w końcu to wsparcie, no to niestety lecimy sobie na one more coraz niżej, a z drugiej strony, jak znów będą tutaj mieli siłę, no to wiadomo, że co musimy rozjechać, 7,4 musi pęknąć, żebyśmy w ogóle zobaczyli jakieś wyższe cele na one more. Kolejną spółką jest 7 Level, popatrzmy, bo ona też jest dosyć ciekawie ukiszona, zresztą takich spółek, które już są po spadkach i są ukiszone, jest naprawdę dużo. Tak więc jak masz chwilę czasu, to warto sobie prześledzić te prawie 70 spółek, bo być może coś ciekawszego wypatrzysz, być może jakiś schemat, który zawsze rozgrywasz, wpadnie Ci w oko i stwierdzisz, że to jest dobry czas na to, żeby ewentualnie obserwować sobie taką spółkę. I tutaj mamy podobną sytuację, mamy uszanowanie poziomu wsparć, mamy dosyć ciekawe objęcie, które tutaj powstało, no i teraz rozgrywka będzie się toczyć o rozjechanie i zamknięcie się powyżej 27, zdajemy sobie z tego sprawę, tak więc to jest ten poziom, który stanowi teraz opór. Jak go rozjadą, no to dograją tą górną strefę, czyli okolice 35. Na razie w tym okresie czasu musiałby się naprawdę tutaj silny popyt pojawić, żeby 7 Level musiało zaskoczyć nas aż tak pozytywnie, żebyśmy dogrywali wyższą strefę, no ale to ukiszenie też nie jest złe, bo dopóki pilnują tych poziomów range'owych, a jest naprawdę dużo spółek, które tak wyglądają, to mówię już ogólnie o wszystkich spółkach, to dopóki pilnują tych sekwencji, no to nie ma się czego martwić. Gorzej będzie, jeżeli zaczną ich przebijać, bo przebicie tych poziomów będzie świadczyć o dużej słabości i niestety będziemy lecieć coraz niżej. No i Creepy Jar, popatrzmy sobie. Creepy Jar, czyli spółka, gdzie za jedną akcję musimy zapłacić dużo, bo 800 zł, 870 zł, jak widzimy w tym momencie. I też popatrzmy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jak na razie przynajmniej, szanujemy poziom wsparcia. Tak więc poziom wsparcia, który jest z nami od bardzo dawna i też jest tutaj obronną ręką w tym momencie chronią ten poziom i gdzie wracamy? Wracamy pod strefę już teraz niestety oporu, bo kiedyś to było dosyć ciekawe wsparcie, które naprawdę broniło nas przez parę miesięcy, doskonale tutaj to widzimy, no a niestety w końcu zostało przełamane, tak więc jest wtedy w tym momencie miejscem oporu, no i dopóki ten opór nie padnie, nie skupią tutaj
intensywnie tego oporu, no to nie zobaczymy Creepy Jara w ataku na ponad 1000 zł za akcję. Kolejną spółką zostały nam jeszcze dwie, tak więc został nam CD Projekt i został nam Playway, tak więc może króla zostawmy sobie na deserek, to popatrzmy co tam ciekawego na Playwayu, bo Playway ostatnio również był w bardzo niebezpiecznych miejscach, ale na szczęście również przynajmniej w tym momencie go wyciągnęli, tak więc widzimy, że zamknęli się powyżej strefy, bardzo ładny retest, tak więc ktoś, kto lubi łapać retesty, no to widzę, że teraz w tym momencie już ma bardzo ciekawy wynik i teraz gramy odgranie tej strefy jak dla mnie. Tak więc jesteśmy w tym miejscu, o którym już mówiłem wcześniej, na naszych zamkniętych, otwartych spotkaniach również, tak więc widzimy, o co gramy. Jeżeli Playway jest silny, no to wiemy, że po reteście powinniśmy w konsekwencji poradzić sobie z tym oporem, który jest przed nim. Jeżeli nie będzie Playway silny, no to niestety odpadniemy i być może czeka nas jakieś ukiszenie w range'u na Playwayu, co też nie byłoby złe, no bo Playway ma z czego spadać. Spółki, które kosztują tyle, ile kosztują za jedną akcję, no to powiedzmy sobie szczerze, mają z czego spadać. Tak więc tutaj trzymajmy kciuki, żeby jednak ta sekwencja się utrzymała, no bo wtedy, kiedy przyjdzie już ewentualnie czas, kiedy on przyjdzie, tego nie wiemy, na rynku rozgrywać spółki giełdowe, gamingowe, no to wiadomo, że startując z wyższych poziomów będzie to wyglądać na pewno ciekawiej niż już z zupełnie innych sekwencji. Tak więc tutaj Playway utrzymuje się cały czas w dosyć ciekawych momentach i zobaczymy, czy będą w stanie pokonać ten opór. Jeżeli nie, no to niestety odpadną i wiemy, o co gramy. Kolejne strefy są tutaj jasno rozrysowane. I na deserek został nam król. Został nam król, czyli CD Projekt. Popatrzmy, królem gamingu CD Projekt już zawsze pozostanie, tak więc tego mu nie zabierzemy. I CD Projekt również bardzo ładnie reaguje, tak więc mamy pierwsze wyhamowanie. Czy to już czyni wiosnę? Absolutnie nie. To jest pierwszy stop, to jest tylko i wyłącznie wykonanie ruchów powrotnych. Nic tutaj się, jak dla mnie, w tym momencie nie dzieje takiego, żebyśmy nagle mogli już powiedzieć, że tak, to już jest moment ostatecznego zatrzymania na CD Projekcie i tylko będziemy rosnąć. Absolutnie coś takiego w tym momencie nie ma miejsca, to jest tylko i wyłącznie stop pierwszy i ruch powrotny, który CD Projekt wykonuje, tak więc jeżeli ktoś nawet atakował go z dołu i te kilka procencików się przejechał na tym wzroście, no to jesteśmy na bardzo istotnych poziomach kolejnych, które CD Projekt musi sobie poradzić, tym bardziej, że przypominam, popatrzmy sobie na rejestr krótkiej sprzedaży, cały czas niestety fundusze trzymają pozycje krótkie, czyli mamy CD Projekt utrzymywany na czterech shortach i to jest widać, każdy może sobie to oczywiście sprawdzić i te fundusze cały czas tam uparcie siedzą i nie pozwalają złapać oddechu naszemu królowi, no to popatrzmy, dokąd to może zmierzać, jeżeli CD Projekt jest silny i jeżeli będzie miał ochotę przebijać 180, to wtedy dogranie tej strefy jak najbardziej może mieć miejsce i dopóki nie zobaczę kiedyś w przeszłości, bo pewnie nie teraz, nie wiem, chyba nawet Musk jakby teraz zaczął tweetować o CD Projekcie, to nie wiem, czy by był w stanie wywołać jakieś euforyczne wybicie, tak jak miało to miejsce tutaj, które zresztą było dosyć proste do rozegrania, bo nawet na VIP-ie, pamiętam, rozgrywaliśmy to wybicie i dało pięknie tutaj zarobić, tak więc tutaj wątpię, żeby Musk nawet poradził na to. To jest dosyć ciekawa i istotna strefa oporu. Tak więc jeżeli tutaj już nastąpi jakiś moment skupu, moment, kiedy już odpuszczą nam te shorty, to dopiero wtedy ewentualnie możemy myśleć o tym, że CD Projekt wraca do gry pod kątem jakiegoś utrendowienia. W tym momencie oczywiście mamy sentyment negatywny. Raz wokół gamingu, dwa wokół CD Projektu cały czas. Mamy już wręcz trend spadkowy, można powiedzieć, w CD Projekcie w tym okresie czasu, w którym go obserwujemy i widzimy, że jeżeli odpadną nam teraz od 180, no to najlepsze, co mogłoby spotkać CD Projekt jak dla mnie, to po prostu konsolidacja. To było najlepsze, co może go dotknąć, bo niestety, jeżeli będziemy przebijać i cały czas pukać do drzwi tego oporu, no to może być dosyć, do tego wsparcia oczywiście, to może być dosyć nieciekawa sytuacja, bo w końcu ten moment przełomowy może nastąpić i na fali na przykład niespodziewanych informacji ze świata takie poziomy mogłyby być przełamywane, co skończyłoby się bardzo negatywnym zejściem na CD Projekcie. Tak więc tak wygląda król, tak więc zobaczymy, na ile będą w stanie utrzymać te poziomy ukiszenia i ewentualnego podejścia jeszcze pod dosyć istotną strefę oporu i czy pokażą nam siłę, która będzie chciała przeatakować i rozjechać tą sekwencję, czy niestety jeszcze to nie jest ten czas dla CD Projektu. I popatrzmy sobie teraz na wyniki portfela. Zobaczmy, co tutaj ciekawego się w tym momencie chce nam pokazać, jeżeli chodzi o ujęcie w tym roku. Popatrzmy. Teraz mamy wszystkie spółki, to jest ich 59 od początku roku i w tym tygodniu największymi wzrostami chwali się Boombit, bo mamy aż 11%, PB Games 8%, Playway 8%, Moonlight 7,89%, CreepyJar 6,49%, TS Games 6,29%, 6,15% DDoS i to są te największe wzrosty. No i mamy tutaj troszkę tej, można powiedzieć, pozytywnych wyników, bo jesteśmy przynajmniej na plusie. No ale jak widzimy, tych spółek, które są cały czas pod presją sprzedaży, nie brakuje. Zresztą na czerwono po lewej są zaznaczone, żeby, można powiedzieć, droga na skróty, czyli jeżeli jest na czerwono, to znaczy, że wynik od początku roku jest na minusie. Tak na szybko można sobie zerknąć. I największe straty, największe zejście korekcyjne, One More zalicza 17% spadek, Skin Wallet 13%, Allianz 9,29%, Falcon 9%, czy Sonka 8,68%.
Jak widzimy, jeżeli chodzi o króla, król tutaj zaliczył delikatny wzrost, 4,92, tak zakończył tydzień. I w ujęciu portfelowym mamy wynik 48 setnych na minusie, czyli jakbyśmy mieli wszystkie te spółki umieszczone w portfelu, zarówno kwotę. I jeżeli chodzi od początku roku, zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje i zaraz pokażę kolejne ciekawe zestawienie. I w tym momencie największe wzrosty, chociaż już mniejsze niż było to jeszcze wcześniej, Artifex, który nam się delikatnie już tutaj koryguje, ma 88,5% na chwilę obecną, Bumbit 57%, Dead Instance 29%, CFG 10, Blockchain Lab 7, czwóreczkę, True, potem mamy Gaming Factory 383, CA Games, czekamy cały czas na premierę już nowego snajpera, zobaczymy, czy jakaś rozgrywka na CA Gamesie będzie do tego czasu uskuteczniana, czy jednak CA Games będzie ospale tutaj cały czas zbliża się do tego terminu i 11bit 2,5, to jest tyle. To jest tyle, na tyle tych spółek mamy tylko i wyłącznie 9 na plusie. Wszystkie pozostałe są na minusie i śmiało można powiedzieć teraz, no, że ci, którzy ewentualnie rozgrywają gaming albo się zamierzali go rozgrywać, no to w tym roku zdecydowanie wygrani są ci, którzy są albo z boku, albo przerzucili się na inny sektor, na inną branżę i którzy są w gotówce i nawet zwycięzcami są ci i też się trzeba z nimi przeprosić, którzy nawet trzymają swoje środki na lokatach i nawet widzimy, że jeżeli oprocentowanie zwycięża 1/100 z tym, co tutaj widzimy, no to jak najbardziej, to była słuszna decyzja i trzeba się z nimi przeprosić. I widzimy, że w tym momencie mamy One More na poziomie minus 43% i to w zaledwie kilka miesięcy od początku roku. Kubik 41, Shockwork 39, PW Games 37, CD Projekt 37, Sonka 36, RTP 35, 35 również Alien Games, Polyslash 34. No to tak można już sobie zastopować i przepatrzeć sobie wszystkie. Oczywiście te zestawienia są bardzo istotne i ważne. Ja lubię patrzeć przez rynek, przez pryzmat tych zestawień, bo one też będą nam pokazywać te momenty zwrotne. Bo to, że czas gamingu kiedyś nadejdzie, no to chyba nikt nie ma wątpliwości. Tylko pytanie, kiedy? Czy to będzie ten rok? Czy to będzie jesień? Czy to będzie przyszły rok? Bo zaraz pokażę oczywiście to historyczne zestawienie, tak więc zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, bo w ujęciu tygodniowym mamy znów rekordową stratę, minus 14,37%, tak więc tutaj już wszyscy zacierają rączki i wiadomo, że skoro gaming już nam wygrywa teraz systematycznie, no to każdy już upatruje gdzieś wyhamowania. Pewnie już każdy czeka i zastanawia się, kiedy ten moment już ewentualnej akumulacji, konsolidacji tego sektora może nastąpić pod ewentualne zbieranie z tych niskich poziomów, bo podejrzewam, że to jest taki cel, jeżeli widzimy regularnie teraz gaming, tak więc zobaczymy, czy te najbliższe miesiące, te ciepłe miesiące będą służyć ku temu właśnie, żeby ewentualna akumulacja na tych spółkach nastąpiła, a w konsekwencji potem przerodzi się w coś więcej. Tego oczywiście nie wiemy, zobaczymy, no ale pamiętajmy, rozgrywanie rynku, uczestnictwo w rynku kapitałowym wiąże się z olbrzymim ryzykiem. Pamiętajmy o tym, szczególnie jak jesteś na nim nowy, to nie jest tak pięknie, że na rynku się zarabia. Oczywiście jedno, co jest pewne, to na rynku oczywiście zawsze towarzyszą temu straty, tak więc tutaj musisz być czujny, musisz być uważny i dobierać sobie odpowiednio sektor, branżę, czy też spółki, które umieszczasz w swoim portfelu, bo popatrzmy, przypomnijmy to, jak to wyglądało w tamtym roku, bo to, że teraz tak to wygląda, to nie znaczy, że gaming nie przeżywa swoich minut, tak więc jak jesteś na giełdzie pierwszy dzień, albo pierwszy raz, albo jesteś dopiero w tym roku i stoisz sobie z boku i obserwujesz i czekasz na ten ciekawy moment, na przykład na tym sektorze, to przypomnijmy, jak to wyglądało w 2020 roku, bo to dopiero się tam działo. To jest portfel z 2020 roku, który tutaj również wyliczałem. Taką się tutaj nam on zakończył. I tutaj przewagę mamy zdecydowanie pozytywnych wyników. Ujemne wyniki, popatrzmy, to są tylko wyniki z czasów zejścia na szkodniku. I popatrzmy w ujęciu portfelowym na wszystkich spółkach, których wtedy mieliśmy w tym zestawieniu 40. Rekord wynosił 441%. 440 to był ten szczyt. Tak więc mamy po kilkaset procent, tak wyglądał tamty rok. Tak więc jeżeli ktoś oczywiście w odpowiednim momencie wskakiwał, no to przejechał się na tych szalonych wzrostach, a ktoś, kto wskakiwał na szczytach, no to trudno. To właśnie spotyka się z tym, z czym teraz obecnie mamy miejsce, no chyba, że oczywiście ma swoją strategię, ma swoje zasady i konsekwentnie się ich trzyma, czyli umiejętnie przeskakuje między spółkami, realizuje zyski, realizuje też poziomy strat, tak więc tutaj już taktyka, w zależności od tego, jaką się kierujesz, to już każdy indywidualnie sobie dobiera i popatrzmy, skoro mamy tutaj taki rok, mamy tutaj taki fajny wynik, jeżeli chodzi o 2020 i pewnie wszystkim nam się marzy, żeby kiedyś znów doczekać takiego momentu rozgrywki spółek z gamingu, które teraz są mocno zdołowane, bo one dają nam teraz pewnie największe nadzieje i szanse na to, że kiedyś w przyszłości, zobaczymy, czy to będzie ten rok, czy przyszły, czy jakiś inny, te spółki mogą dać szansę z powrotem gdzieś zadowolić swoich inwestorów. I popatrzmy sobie dla kontrastu, gdzie te pieniądze mogą między innymi również migrować z tego gamingu, bo wiadomo, że mamy również inne sektory, inne branże, które były wygrzane na rynku, ale bardzo pozytywnie, na przykład, tak jak widzieliśmy wczoraj, ujęcie portfelowe w bankach. Popatrzmy, banki od początku tego roku, każdy tydzień jak na razie na plusie i wręcz z rekordem.
W tym tygodniu zamykamy banki 31%, 89% na wszystkich, które są tutaj obecne. Tak więc widzimy, że wszystkie banki są na plusie i to jest to zaskoczenie, można powiedzieć, tego sektora, który niby był pod presją, a widzimy, że systematycznie już był podkupywany i systematycznie budował swoją pozycję. Tak więc widzimy, że to jest dosyć ciekawe i miłe w wykonaniu akurat sektora bankowego. No a chyba zobaczymy, czy ten rok będzie należał do banków, bo czasami też tak może się okazać i czy rzeczywiście to będzie jedna z tych branż, tych sektorów, która się uskrzydli. No ale widzimy kontrast. Widzimy kontrast tutaj pomiędzy nawet sektorem bankowym i że ten kapitał tutaj oczywiście mógł zmigrować z innych sektorów, z innych branż, między innymi z gamingu kontra to, co widzieliśmy wcześniej właśnie gamingu. Tak więc to jest dosyć ciekawe i na pewno również warto się zastanawiać, obserwować wiele spółek. Mamy naprawdę mnóstwo, kilkaset spółek na parkiecie, tak więc jest z czego wybierać, tylko trzeba po prostu do tego przysiąść, poświęcić na to odpowiednio dużą ilość czasu i podjąć już decyzję, czy ten sektor mnie interesuje, czy ta branża mnie interesuje, czy ta mnie spółka interesuje, czy też nie, czy spełnia moje zasady, czy też nie, czy gdzieś dostrzegam jakieś ewentualne schematy, które rozgrywam. Tak więc jest tych założeń naprawdę sporo. Tak więc ja pozdrawiam się serdecznie, zapraszam już na kontynuację pozostałe spółki, jak Cię ciekawią, na nasz przegląd sektorowy. Trzymam kciuki za wyniki i do usłyszenia już w następnym naszym spotkaniu. Na razie, hej.